Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Michał, aka Pomidorowy.pl. Witam was w prawdopodobnie już ostatnim odcinku z Raymana Redemption na moim kanale. W końcu zakończymy gierkę, która wyszła bodajże, z tego co pamiętam, w maju albo w czerwcu, coś takiego. Tutaj powinna wam się dokładnie data pojawić, kiedy była premiery. No i cóż, witam serdecznie wszystkich gorąco. Poprzednim razem udało nam się zaliczyć tam dwa poziomy z Candy Shuttle. To było bodajże The Sweet Spot oraz The Candy Armada, czyli ostatni poziom Bzita. I dzisiaj zabieramy się za Mr. Dark Dare, albo Mr. Dark's Dare. Gdzie w normalnym Raymanie 1 to był jedyny i ostatni poziom w Raymanie 1. Kochani, zdaję sobie sprawę, że finał gry może być ciężki, dlatego nie bez powodu powiedziałem, że jest to prawdopodobnie ostatni odcinek, tak więc jeżeli ktoś chce mnie poprawiać, to ma do tego prawo, ale musicie liczyć się z tym, że nie jest to pewne, że to będzie ostatni odcinek. Ruszamy! Trzeba skończyć kolejną z czterech serii zaczętych, w sumie teraz z trzech, bo Harry Potter już został ukończony. Ja to nagrywam dzień po dniu niepodległości. Wiem, że nie muszę na ten temat się wypowiadać, ale lubię zawsze to podkreślać. Kochani, mam 19 żyć z tego powodu, że stwierdziłem, że sobie troszeczkę żyć pograinduję między odcinkiem, bo zdaję sobie sprawę, że tych żyć będę po prostu tracił. I to sporo. Na przykład teraz tutaj nie ogarnąłem, więc będę musiał zobaczyć co i jak. Widzę, że tutaj strzałka będzie nas skierować. A. Tam do góry trzeba było doskoczyć chyba. Tak, tam do góry trzeba było doskoczyć. Więc jeszcze raz zginiemy. Trzeba się skupić, trzeba wytężyć mózgownicę. O, patrzcie. Ej, udało się. Nice. Widzicie, patrzcie, jakie kurde, jaki ja sprytny jestem. Dobra, mamy tutaj nice na samym końcu. Dobrze, udało się. Teraz zobaczymy, jak nam tutaj wyjdzie. Ta. No i będzie nas tutaj ścigał, kurde, mały klon. To akurat już pamiętamy z normalnego Raymana 1, co tu się działo. Jak ścigał nas ten sobowtór cały. Fuck. Dawaj, 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 Rayman. No, myślę, że zasady są dosyć proste. Po prostu ten sobowtór nie może nas jakby dotknąć, bo inaczej wtedy my zginiemy. To jest coś jak w tym, jak w Crashu Entrance, gdzie praktycznie Vicarious Vision zrobiło praktycznie to samo. Czyli na takiej zasadzie, że jak fake crash dotknął normalnego crasha, to po prostu crash ginął. I to jest właśnie na takiej samej zasadzie tutaj. Dobra, teraz uwaga. To jeszcze jako tako w sumie w miarę wygląda. Jestem ciekaw, czy będzie jakby druga faza tego całego wyścigu. Bo wiem, że w wersji normalnej Raymana 1 to po prostu była tylko jedna faza i tyle. Dobra, tam nic nie ma. Tutaj uwaga na cuksy, bo cuksy są diabelskie. Normalnie diabelski młyn. Aha, on pewnie też ma jakiś niewidzialny klucz czy coś w ten deseń. Takie tutaj widzę, że utrudnienia będą. U, coś na dole było. Aha, dobra. Rozumiem. To było na tyle takie utrudnienie, że po prostu spadłem w dół na totalną przepaść. Świetnie. Ale żyćko sobie jeszcze jedno wezmę. Czemu by nie? Skoro się respawnią.
Dobrze. Ogarnięte. Tutaj będzie exit. Nie! Dobra. Przewietrzony. Dobrze. Chociaż szczerze wolałem animację, jak on się, wiecie, rozkładał tak na czynniki pierwsze. A, dobra, jest, mamy teraz odwrócone sterowanie. I Rayman z tego powodu jest wkurzony. Ej, to jest fajny nawet taki element. Niby pierdółka, ale kurde fajne. O, tutaj widzę, że już po drugiej stronie mamy ten. Po drugiej stronie mamy już znaczek magika. Uwaga na klauny. Nie, no ale szczerze naprawdę mi się podoba coś takiego, że tutaj ten zastosowali trochę inną minę Raymana. Niby, wiecie, taka pierdoła, ale jednak cieszy oko. Muszę cały czas pamiętać, że lewo to prawo, a prawo to lewo, nie? To jest, to często może ten bardzo łatwo zgubić. Uwaga na tego ziomka. O! I mamy znaczek magika zebrany, czyli teraz tylko klatki. Nic więcej. Jestem tylko ciekaw, ile ten Mr. Dark Dare będzie miało sekcji, bo z tego co słyszałem, ma niby około 4 albo 5. Się zobaczy zaraz. Okej, okay, tam jest u góry coś będzie na 100%. Wow, uwaga. No tam jest u góry coś. Tylko trzeba platformy wyczarować. O, coś jest. Nie, to klaun. Ty, ale nie da się tam tych platform wyczarować? Czy coś? Jak tam można się dostać? Chyba, że tym samym sposobem, jak tutaj przeszliśmy. Zobaczmy. Nie, to w taki sposób to nie. To jednak nie w taki sposób. No szczerze wam powiem, nie wiem, jak to tam teraz zdobyć. Autentycznie nie wiem, jak teraz tamtą klatkę zdobyć. Wezmę sobie w razie co checkpoint.
A, dobra, czyli teraz mamy wymuszone bieganie. Zaraz będzie klateczka. I życie przy okazji. Dobra, jeszcze mi tej mocy pięści nie zabrał. Więc mamy okazję, żeby tutaj wziąć klatkę. To jest dopiero trzecia klatka z sześciu. A tam będzie czwarta, więc pokombinujmy teraz trochę. Bo nie wierzę, że nie da się jej zdobyć. To jest mało prawdopodobne. Skoro jest już tam wystawiona ta... O! Co tu mamy? O kurde ty, co to jest? Ty, no tego to ja się nie spodziewałem. Tyle literek P? Jeszcze super pięści dostaliśmy. Dobra. Zobaczmy teraz coś takiego. O, tutaj mamy literkę P, kolejną. Nie troluj mnie, cukierek. O, jest. Mamy drogę. Nice. Teraz dobra, tylko dwie klatki nam zostały do samego końca, żeby już mieć planszę zaliczoną praktycznie perfekcyjnie. Ale kurde, żeby mieć tyle punktów zdrowia i ja pierdziulę. Masakra. No dobra, zabieraj mi już te pięści, już mi nie są chyba one potrzebne. Chyba, że jeszcze nie teraz mi zabierzesz te pięści. Bo to była dopiero trzecia sekcja, czyli... O kurde. O kurde, ty! Nie, aż nie wiem, co mogę powiedzieć. Aż nie wiem, co mogę powiedzieć teraz, nie? Jak ja się tutaj miałem dostać? Nie rozumiem w ogóle, chyba że tam u góry musiałem iść, żeby aktywować coś, no to wtedy gumam. Ale kurde, żeby zrobić coś takiego? Ej, to ten Raymani w sumie to czyta w moich myślach, w mojej głowie, bo w sumie jak grałem kiedyś normalnie w Raymana 1, to w sumie mówiłem sobie, że kurde, jak na ostatni świat, to ten świat był zbyt cukierkowy, jak na kwaterę Mr. Darka, więc tutaj kurde szapoba dla niego. Bo wiecie, no jednak taki czarny charakter ukrywał się w takim mrocznym zamku, który był zaraz obok cukierkowego, takiego wesołego, no to trochę no nie współgra ze sobą, co nie? A tutaj muszę przyznać kurde szapoba dla Raymaniego. O, posąg Mr. Darka. Pff. On zawsze musi we mnie wlatywać. Co
sorki, że ja jestem taki, mówię, no cicho, ale skupię się nie tyle co na gierce, co jeszcze na muzyce, która leci w tle, bo ona jest naprawdę bardzo klimatyczna. Swoją drogą, te posągi Dark Raymana też są całkiem w pytkę, bym powiedział. Nie, naprawdę, to są niby takie aspekty graficzne, ale one bardzo cieszą oko. Ty, jak ja mam to zrobić, żeby, kurde, dostać się tam wyżej? Patrzcie, jak go porobiłem! O kurde, ale go porobiłem teraz! Dobrze! Teraz zachowaj tylko ten stan do samego końca. I wracamy się, bo tu platformy chyba będą. Tak jest, bo tu klatka będzie. Dokładnie. Dobra, wszystko mamy. Dobra, frajerze, zginiesz. Bueno! Bueno, dosłownie bueno! I ten, kurde, posąg Mr. Darka w tle. Też fajna sprawa. Dobra. Aha, to takie sprytne jest, że ja skaczę, to on wtedy ten. Kumam, o co chodzi. O, to oni tu jeszcze, kurde, te trolle są tutaj w tej hybrydzie Mr. Darka. O kurde. Nieźle. Co to jest za hybryda? O kurde, ty, co to jest za hybryda? What the fuck? Tego się nie spodziewałem po autorze, że on coś takiego wymyśli, nie? Kurde, no! Dobra. Dobra, oberwał. Okej. To da się zrobić. To da się zrobić bez ten... O kurde, no nie. Ale mieszanka tu leci. Jeszcze 5 HP mu zostało. Dobra, to była prawie, że chyba przedostatnia hybryda. Dobra, hybrydy zostały pokonane. Nice! O, efekt Segi Saturn. Jak te wszystkie witraże, wiecie, padły, nie?
Co do tych fidraży, to muszę jeszcze jedną fajną rzecz powiedzieć, za co pochwalam tego Raymaniego, który stworzył ten fangame. To jest to, że w momencie, kiedy atakujemy daną hybrydę, to ten witerz zaczyna się świecić i to jest naprawdę bardzo fajne. Moim zdaniem, kurde, mega plus i to, co ten gościu odwalił, to jest po prostu mistrzostwo świata. A teraz zobaczymy, co ten Mr. Dark ma nam do powiedzenia. Trzy kropki. No, strasznie rozgadany jesteś, gość. Słabo zaczęliśmy, to mogę przyznać, słabo zaczęliśmy. Ale zaczynamy już od ten, fazy Mr. Darka, to mi się podoba. Z epicką muzyką. Trochę nie ogarniam za bardzo tych jego ruchów. Zapominam ciągle, że on może uderzać tymi piorunami w podłogę, więc dlatego muszę się teraz skupić. Więc nie będę za bardzo tutaj komentował, wy sobie posłuchajcie tego, jaka muzyczka będzie lecieć, bo muzyczka jest tutaj mega epicka. To mogę powiedzieć od razu z miejsca. Ruszamy. No i niestety, miałem możliwość tylko zbicia mu do 3 HP i na tym się skończyło, niestety. A wiecie, co to oznacza, nie? Cała konfrontacja od zera. Electron Hero, no fajnie, fajnie, że jestem Electron Hero. Co z tego, że nie dałem rady pokonać Mr. Darka, nie? Weźmy, pójdźmy do sklepu, coś pokupujmy. Ja myślę, że kupiłbym sobie jakieś skiny. No to zaczynamy. Runda 15, kurde, frajerze jeden. Nareszcie się udało. (Śmiech)